ponownie o truskawkach. Tym razem dla odmiany w słomie trochę. Truskawki super, słoma się z nimi współgrywa. W tamtym roku lekko wypielone truskawki posypałam słomą, grubą warstwą słomy. Zostawiłam to tak na zimę. I teraz coś tam wyrosło, jakieś chwasty, więc stwierdziłam, że no dobra, odkryjemy to, zobaczymy co tam słychać i spróbujemy to ewentualnie powypielać. Jak się okazało, że tam jest naprawdę bardzo fajna gleba. Taka, spójrzcie. Taka, o proszę bardzo, nie wiem czy tu ostro jest. Bardzo ładna gleba. Na te moje rejony super. Każdy uprawiający truskawkę byłby z takiej gleby zadowolony. No i druga rzecz jest taka, że bardzo prosto się to pieli. Pod spodem jest taka od razu jakby spulchniona już gleba. Nie zrobiła się taka skała jak wszędzie indziej. Więc to też jest fajne. Obrywam sobie listki uszkodzone. Czosnek. Tu powsadzony jest czosnek, widzicie? Zwykły czosnek. Nie wiem czy wiecie, czosnek powinien 2 lata być w glebie, żeby go wyhodować na zwykły czosnek. Ja go wyrywałam zawsze po roku i byłam zdziwiona o co chodzi, że on taki jest trochę tam, no, trochę większy, ale niewiele. Więc ma jakby 2 lata. Tak czy siak, no, można go sobie zrywać, można go sobie jeść, sobie go lubię po prostu tak nawet z łodyżki zjeść. I wypielenie tego miejsca pod tą słomą jest naprawdę bardzo proste. Nie tak jak normalnie, że trzeba naprawdę tym namęczyć. Nie wyrosło tych chwastów dużo. Ziemia się polepszyła. Truskawki naprawdę fajnie. Nawet w miejscach, które były tak rzucone jakieś w ogóle, nie to, że je wsadzałam. Po prostu. I widzę, że wyrosła. Więc widocznie całkiem tam nieźle jest. Dżownic jest sporo. Obornika spałam w tym roku, tylko matko, to niestety nie wykończy. Och ty. Już statywu nie mamy, tylko po prostu mamy takie co. Bardzo was to przepraszam. Bądźcie proszę wyrozumiali, bo na razie nie kupuję następnego, bo pewnie zmiażdżę ich tak samo jak tamten. Swoimi 4 starkami. Czosnek chroni nas też przed chorobami grzybowymi i czosnek powoduje, że nawinice tak bardzo nie lubią. Ponoć. No niestety moje nawinice mają absolutnie czosnek gdzieś. Przychodzą tak jak przychodziły, więc no, ufam, że po coś tak sobie muszą przychodzić, skoro tak jest. Obrywamy, tak, mówiłam już, tak, obrywamy chore listki. Ja przez ten czosnek wiele lat tak robię. Faktycznie nigdy nie miałam żadnych problemów z truskawkami, ale być może to, nie wiem, nie znam się tak bardzo na truskawkę, żeby wiedzieć o co chodzi. Na pewno taka słoma jest super i izolatorem, jeżeli chodzi o jakieś przymrozki i trzyma wilgoć bardzo dobrze. Jak wypielimy, sobie robimy taką otulinkę wokół każdej truskaweczki, czosnku. No i te chwasty powiedzmy też tak nie wyrosną w trakcie sezonu, tak? Trzeba to co miesiąc po prostu ogarniać. Ze słomą, no to wiecie co, fajnie, zaczynam obserwować już takie pierwsze moje wnioski ze słomy. Słoma jest super, jeżeli chodzi o trzymanie wilgoci, ale dla kogoś minus, dla kogoś plus. Ja akurat tak sobie wymyśliłam, że chciałam mieć trochę jakiegoś zboża, ale już nie zdążyłam sobie żadnego kupić ani miejsca znaleźć, no ale przestrzeń sobie sama stworzyła. W słomie jest takie coś czasem, czyli źbełko. I widzę, że gdzie tam jakieś nasionko się wykiełkowało. Czy może będę miała trochę zboża? No nie wiem, bo tu jakieś tam pojedyncze nasionka gdzieś poznajdowałam. Więc zaczynają kiełkować. Jeśli ktoś tego nie chce, to może mieć kuku. Można do tego wykorzystać do tej ściółkowania, można wykorzystać zwykłą trawę, ale z tą trawą jest trochę taki numer, że ona jest trochę cienka. Jak ja ją robiłam, to mniej więcej chwastów wyrastało absolutnie. No, ludzie, czarnuch, cześć czarnuchu. Także trochę więcej tej może trawy jakby było, to może by było fajnie, nie? Co jeszcze wam tu o tym bym chciała powiedzieć? Otulamy, urywamy chore listki, bielimy.
znowu obtaczamy słomą, żeby było jej cieplutko i wilgotno. Czosnki sobie wsadzać pomiędzy, można aksamitki wsadzić, aksamitki też pewnie wiecie, chronią przed też nornicami. No i nornice to też mają absolutnie głęboko. Nie wiem, może też moje nornice są inne. Myślę, czy coś jeszcze tu bym do tego chciała zebrać, bo tak czasem coś nagrywam, a później mi się przypomina, że coś jeszcze byłoby fajnie w temacie dodać. No ale bez sensu później robić osobny filmik. Tak. Ja nie robię nigdy sobie planu, bo jestem takim człowiekiem, że ja nie umiem sobie tak, że wypunktuję i powiem to wszystko, bo i tak w połowie zapomnę, a i tak w połowie coś wymyślę nowego. Także tak, no ale mam nadzieję, że chociaż jakieś tam info płyną. Taki czosnek można sobie urywać i po prostu nawet takie coś sobie zjadać. To jest absolutnie dla mnie ok. Chciałabym wam trochę nagrać o ziołach. Takie, które teraz już można zbierać, ale ostre. I nie jeszcze są takie, jak ze sklepu. Tak samo jak z innymi owocami i warzywami. Chciałabym wam o ziołach trochę nagrywać, ale nie wiem, jak to wyjdzie, bo trochę jest mało ziół, bo jest straszliwie sucho. Tu w tym lesie nie ma tych ziół, które ja bym chciała. Chciałabym powiedzieć. No zobaczymy. Pójdę trochę jak znajdę czas, bo jak widzicie to rozrysuję, jak nie w szklarni to w truskawkach, jak nie w truskawkach to w linii kroplującej. Jak nie w linii kroplującej to jeszcze w czymś innym, także może znajdę czas na zioła. Pozdrawiam. No.